Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno nic nie kręciłem, no ale są wakacje. Jestem trochę zajęty, poza tym mam remont w domu. No i też muszę przenieść moje retro sprzęty. Jak widzicie, jestem w miejscu, które kiedyś w założeniu ma być takim właśnie moim retro pokojem. W chwili obecnej jest to mój strych. Tak. Pomieszczenie, jak widać, bardzo, bardzo surowe. Nieocieplone, niewykończone, można powiedzieć taki nieużytkowy strych, ale myślę, że nad nim popracuję i będę mógł właśnie w tym miejscu bawić się retro. W tej chwili mam tu ustawione parę rzeczy, mianowicie tutaj mam w tej chwili do tego monitora podłączonego takiego w miarę współczesnego peceta, to znaczy kilkuletniego, ale oprócz niego pod biurkiem mam też tego mojego retro peceta. Tutaj do drugiego monitora poprzez kilka, no, urządzenie do podbijania rozdzielczości. Mam podpiętą Amigę. Mam też telewizor CRT, do którego mam podpięty magnetowid. Natomiast tutaj z tyłu za mną są regały i na tych regałach mam pochowane pozostałe sprzęty retro. No, tak jak mówię, no, będę musiał nad tym pomieszczeniem popracować, żeby nadawało się do użytku całorocznego. W tej chwili mamy lato, więc mogę sobie tutaj spokojnie siedzieć, oczywiście wieczorem, ponieważ w dzień jest tu za gorąco. Ale o czym chciałbym dzisiaj mówić, bo to nie to pomieszczenie jest tematem mojego dzisiejszego filmu. Jak już go dopracuję, to wtedy może powiem więcej o pomieszczeniu. Natomiast chciałbym dzisiaj porozmawiać o początkach polskich gier komputerowych. Ja już kiedyś kręciłem podobny odcinek, dotyczył on gry Mózg Procesor, która przez wielu jest uważana za pierwszą profesjonalną polską grę komputerową, profesjonalnie wydaną. Natomiast ostatnio trafiłem na dość ciekawy kanał. Może trochę przybliżę sobie kamerę do monitora. Czekajcie. Na taki dość ciekawy kanał na YouTubie, którego wcześniej nie znałem. A mianowicie na kanał Maszcz Życia. Maszcz Życia, kanał o grach komputerowych, ale na tym kanale znajduje się taka seria 55 odcinków dotycząca historii polskich gier komputerowych. Oczywiście mnie najbardziej interesują te całkiem stare gry komputerowe, czyli te pierwsze. Tamte odcinki są kręcone w formie takich, można powiedzieć, migawek, a więc dość krótkie są te odcinki, kilkuminutowe, szybko pokazują pewne ciekawe rzeczy, ale właśnie jaką jedną z tych pierwszych polskich gier komputerowych wymieniany jest Mózg Procesor, ale również gra pod tytułem Podróż po Polsce. Gra w pewien sposób edukacyjna, która miała nas nauczyć paru ciekawych rzeczy o Polsce, a polegała ona na tym, że mieliśmy podróżować pomiędzy miastami wojewódzkimi. Pamiętajmy, że wtedy tych miast wojewódzkich było 49. Musieliśmy się zmieścić w budżecie, czyli w 2,5 tysiąca złotych. Pojawiały się pytania, za poprawną odpowiedź otrzymywaliśmy pieniądze, za błędną odpowiedź karę. Musieliśmy też wybierać dobre trasy, żeby nam te pieniądze nie za szybko nie uciekały. Startowaliśmy z Poznania i w momencie powrotu do Poznania gra się kończyła. Oczywiście, jeżeli nie zaliczyliśmy w tym czasie wszystkich miast wojewódzkich, no to przegrywaliśmy. Chciałbym tę grę dzisiaj odpalić, odpalałem niestety na emulatorze, próbowałem na moim Timexie. Gra niby się wgrywa, ale niestety zawiesza się na ekranie startowym i grać się nie da, więc skorzystamy z emulatora. Dziś postanowiłem skorzystać z emulatora takiego przeglądarkowego. Zrobimy sobie może szybki reset. No i teraz nie wiem, czy ta gra mi się tu już wczyta. Open po Polsce. No i dobra. No i widzimy, mamy zadanie, podróżując koleją, odwiedzić wszystkie 49 miast wojewódzkich, zaczynając i kończąc grę w Poznaniu, dysponując kwotą tylko 2,5 tysiąca złotych. Każde miasto może być stacją docelową tylko raz. Przejeżdżać natomiast możesz przez nie dowolną ilość razy.
Wyboru stacji docelowej dokonujesz podając właściwy dwuliterowy kod wybranego miasta. Po wyświetleniu ceny odległości możesz potwierdzić wybór lub nie. Spis kodów wszystkich miast z wyjątkiem PO kod Poznania możesz obejrzeć klikając klawisz Q. Dobra. W czasie gry na ekranie widoczna będzie mapa Polski z zaznaczonymi miastami wojewódzkimi oraz granicami wszystkich odwiedzonych już województw. Miasta, w których byłeś, będą zaznaczone nieco mniejszą kropką, a miasto, w którym jesteś aktualnie, będzie migać. Dodatkowe informacje, takie jak cena biletu, dystans oraz kwota, jaką jeszcze dysponujesz, znajdziesz na ekranie obok mapy. W dolnej części ekranu będą się pojawiać komunikaty i pytania z aktualnie odbywaną podróżą, a na mapie jej trasa. Dojechanie do Poznania zawsze kończy grę. Połączenia i ceny biletów odpowiadają prawdziwym cenom i odległościom kolejowym. W tej grze wszyscy mają 50% zniżki. Niektóre trasy musisz przebyć pociągiem pospiesznym. Wtedy cena biletu jest odpowiednio wyższa. Szansa zdobycia dodatkowych pieniędzy na dalszą drogę. Szansą zdobycia dodatkowych pieniędzy na dalszą drogę są prawidłowe odpowiedzi na pytania, które zostaną Ci zadane w stolicach makroregionów gospodarczych oraz w miastach mijanych podczas podróży. Już za chwilę możesz z niej skorzystać. Miłej podróży. Pan Dybczyński i Ofierski są autorami tej gry. Naciśnij dowolny klawisz. Firma Elcor Software, zajmująca się podobno głównie oprogramowaniem właśnie edukacyjnym. No to dobra, słuchajcie, odpalamy. Spróbuję tu jeszcze troszeczkę zbliżyć nasz. No i widzicie, mamy już ekran główny. Czekajcie. No i jesteśmy w Poznaniu. Stąd startujemy od razu. Pierwsze pytanie. Chcemy sobie trochę przybliżyć. Od razu mówię wam, bo już próbowałem w to grać, że pytania są bardzo trudne. Na dodatek, nawet dysponując pewną wiedzą, dziś może być ciężko na nie odpowiadać, ponieważ one dotyczą stanu wiedzy właśnie z tego 80 któregoś roku. No więc dobra, główną rzeką makroregionu jest rzeka Warta. Makroregionu w Poznaniu rzeka Warta, odpowiedź C. Dobra, stówka nagrody. No i co? W którym z wymienionych miast odbył się chrzest Polski w 966 roku? I tutaj powiem wam, że ciekawostka, ponieważ w tamtym roku na rocznicę chrztu Polski jechałem rowerem z Niepołomic do Gniezna, to prawie 500 km jest, a potem jechaliśmy sobie na Ostrów Lednicki, miejscu, gdzie podobno odbył się chrzest Polski. Natomiast w tej grze poprawną odpowiedzią jest D, czyli Poznań. Odpowiedzi z Poznania mam już opykane, dalej może być trochę gorzej. No i dobra, no i słuchajcie, i tak jak było w zapowiedzi, mamy mapę. Na tej mapie mamy zaznaczone województwo poznańskie, w którym właśnie jesteśmy i musimy jechać do któregoś z województw. Oczywiście, ponieważ musimy odwiedzić wszystkie, najbardziej taką sensowną strategią byłoby jeżdżenie do najbliższych miast, tak? I wykonanie jakiejś takiej pętli. Oczywiście jazda do miast oddalonych dalej kosztuje nas więcej, no ale my nie chcemy tu wygrać, raczej zaprezentować tę grę, więc pod klawiszem Q, jak przytrzymamy, mamy skróty miast, do których możemy jechać i powiedzmy, że udamy się do stolicy Polski, czyli do Warszawy. WA, mamy 2,5 tysiąca złotych, Poznań, Warszawa, stacja docelowa w Warszawie. 212 zł, dystans 306 km. Czy chcemy jechać? Tak. Słuchajcie, pierwszy raz jak grałem w tą grę, to sobie wyświetliłem na drugim monitorze, teraz tego nie zrobiłem, tamtejszą mapę sprzed zmian podziału administracyjnego. To jest reforma chyba z roku, ile dobrze pamiętam, 97. No i w jakim mieście jestem? Jakie mieście jest obok Poznania? Bydgoszcz chyba trochę wyżej, nie? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, co my tu mamy do wyboru. Ku, Koszalin, Krosno, Leszno, Łomża, Płock, Radomsielce, Słup, Suwałki, Tarnobrzeg. Przemyśl, Sierac, Skierniewice.
Tarnów, Wałbrzych. Dobra, słuchajcie, przydałaby nam się mapa Polski z podziałem administracyjnym z roku 87, więc małe cięcie. Muszę małą pomoc naukową tutaj sobie wdrożyć. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem i wiem, że jestem w Koninie. Konin, Krosno, Konin, KN, KN. Tak, jesteś w Koninie, nagroda 50 zł. Dobra, i co, jedziemy dalej? Gra do szybkich nie należy, nawet na emulatorze, jak widzicie. Może tu jeszcze spróbujemy coś poprawić delikatnie. Dobra, jesteśmy w Warszawie. I co? Największym ośrodkiem przemysłu włókienniczego jest... No Łódź chyba, nie? Dobra, stówka nagrody. Na razie idzie nam nieźle. Stolica makroregionu leży w równinie Kotlinie. W Kotlinie? W Kotlinie. Dobra. No, więc na razie zarabiamy. Jesteśmy. No gdzie wybierzemy się? No wybierzmy się do Krakowa, czyli do mojego województwa. Kraków pewnie KR. KR. Mojego województwa w 87, obecnie województwo małopolskie. Stacja docelowa Kraków. Dobra, jedziemy. Jak widzicie, dość drogo, 191 zł. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy Radom. Tak. Jak jest Radom? R.A. R. A. Radom. Tak, jesteśmy w Radomiu. Słuchajcie, jak tak patrzę się na tą mapę i na to jeżdżenie pociągiem, co prawda tutaj nie ma żadnej animacji, nie ma żadnych elementów zręcznościowych, ale tak mi się przypomina gra Agent USA. Ja w nią grałem kiedyś w dzieciństwie, oczywiście na Commodore. Natomiast ostatnio z loadingu, teraz jesteśmy w Kielcach bodajże. Szybko sobie to sprawdźmy. Konin Kielce. Ostatnio w loadingu, gdy było mówiono o tej grze, to okazało się, no dowiedziałem się, szczerze powiedziawszy, tego nie wiedziałem wcześniej, że to też była taka gra edukacyjna, która miała nas uczyć Stanów w Stanach Zjednoczonych, znaczy nas, no przede wszystkim Amerykanów, uczyć Stanów w Stanach Zjednoczonych. No tam oczywiście dochodziły bardzo ciekawe elementy zręcznościowe, no i ciekawa fabuła. Natomiast no, jest to gra, można powiedzieć, w pewien sposób do Agenta USA podobna, przynajmniej jeśli chodzi o ten aspekt edukacyjny nauki województw na mapie Polski. Dobra, na południowych krańcach makroregionów znajdzie się najwyższe pasmo górskie w Polsce. Są to no, Tatry oczywiście, byłem tam w sobotę nawet. Niestety trochę deszcz mnie zbombardował. Tatry, nie udało się wyjść na Kościelec. No ale dobra, jakie następne pytanie? Jak nazywa się najwyższe pasmo górskie w województwie kieleckim? No oczywiście Łysogóry. Dobra. No na razie nam idzie dobrze. No i co? No i teraz pojedźmy sobie może do województwa jakiegoś, które... Do miasta, które już nie jest miastem wojewódzkim. Powiedzmy, że będzie to... No, a jedziemy do Tarnowa na przykład. Tarnów. T.A. T.A. Też ładne miasto. Już nie wojewódzkie. Bo oczywiście teraz leży w województwie małopolskim. 64 zł. Jedziemy. No i powiem wam, że jak na ten 87 rok i na ZX Spectrum, całkiem ciekawa gra. Tak mówię, edukacyjna, mogliśmy się sporo nauczyć z niej. Warto powiedzieć, że jeżeli
popełnimy błąd. Może zaraz wyjedziemy do jakiegoś województwa, gdzie nie będę znał odpowiedzi. Teraz pojechalibyśmy sobie z tego Tarnowskiego może do Rzeszowa. Jeżeli jest jakieś pytanie, na które się odpowie niepoprawnie, to ta poprawna odpowiedź jest podawana. To też jest cenne, że po prostu no, jeżeli nie wiemy, to się mamy dowiedzieć, a nie tak, że zostajemy bez tej wiedzy. No i no, oczywiście jest kara za błędną odpowiedź. Nie wiem, czy jak za poprawną jest plus 100, to za błędną chyba minus 100. No i co? Jest jakieś pytanie w Rzeszowie, bo byśmy dobrze byłoby, żebyśmy trafili do jakiegoś województwa, gdzie byłoby jakieś pytanie. Nie ma, dokąd jedziesz? No dobra, to jedźmy, zwracajmy powoli w kierunku Poznania. Myślę, że moglibyśmy się wybrać do Łodzi. LD. Mogliśmy może do Wrocławia jechać. Odwiedzić retrogralnie. Stacja docelowa Łódź. Łódź, 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 popatrzmy się. To nie. To nie jedziemy jednak. Wybierzemy sobie Wrocław. Jak jest Wrocław? WR Wrocław. Jedziemy do Wrocławia. Tanio nie jest, 500 km prawie. Ale dobra, jedziemy. Nie, 416. 416. Jest trochę bliżej jak do Łodzi. Obecnie z Krakowa autostradą niecałe 3 godzinki. W jakim teraz mieście jestem? No w Tarnowie, byłem tam przed chwilą. T.A. No i co? I znowu sprawdza w bazie. Tak, 50 zł. Ale właśnie zależałoby mi na to, że zależałoby mi na tym, żeby odpowiedzieć błędnie. Jedziemy dalej. Akurat się wracam, więc to pytanie jest proste. Dobra. No jedźmy do tego Wrocławia. W każdym mieście mnie będzie pytał. Dobra, to będą Katowice. Katowice, Katowice, K.A. K.A. Dobra. Na razie moje finanse mają się dobrze. No myślę, że ukończenie tej gry, no to tak, no minimum ze 2 godziny by trzeba było jeździć. Oczywiście nie będziemy tutaj jeździć. Z Katowic, Opole, tak? Dobrze, to ja myślę. Chyba tak. A u góry będzie Wrocław, czyli ku Opole. O. P. Dobra. No i docieramy chyba do Wrocławia. Dobra, jesteśmy we Wrocławiu. 416 km za nami. No, jakieś pytanie? Które z miast makroregionu słynie z upraw winorośli? No i słuchajcie, nie wiem, Jelenia Góra, Zielona Góra, ale myślę, że damy Głogów, żeby dostać karę i zobaczyć, jak to jest. Zielona Góra, słuchajcie, no i wiecie, mam karę 100 zł, prawidłowa odpowiedź Zielona Góra. Najcenniejszym bogactwem tego makroregionu są rudy czego? Czego? Nie wiem, miedzi. Miedzi, dobra, trafiłem, a nagroda 100 zł. Dobra, no i wybierzmy się do Poznania, PO. Pamiętamy, że pojechanie do Poznania kończy grę. Oczywiście tym razem będzie to koniec bez sukcesu, ponieważ powinniśmy odwiedzić po drodze wszystkie województwa.
Stacja docelowa Poznań. 165 km. Tak, jedziemy. No i taka gra. Bardzo fajna. Też jedna z pierwszych, jeśli chodzi o polski, można powiedzieć, game dev. Słuchajcie, jesteśmy gdzie? W Lesznie. Czekajcie, Leszno. Te gry były przed mózg procesor jeszcze, ale są traktowane jako takie projekty bardziej indywidualne, które no nie były profesjonalne, tak jak to miało miejsce w przypadku mózg procesora. I no i słuchajcie, zobaczmy, jak się gra skończy. Jestem w Poznaniu. Przykro nam, ale nie spełniłeś warunków gry. Przejechałeś 1365 km, odwiedzając tylko 5 miast. Spróbuj jeszcze raz. Dobra. No i naciśnij dowolny klawisz. No i zaczynamy od nowa. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Chciałem wam właśnie tę grę pokazać jako właśnie jedną z tych pierwszych, przy tym bardzo ciekawą, moim zdaniem fajną, z niezłą oprawą graficzną, jak na ROG 87 i Spectruma. I grę, no, o walorach edukacyjnych. Tak jak mówię, ten walor, ten aspekt jazdy pociągami, poznawanie kraju trochę mi się kojarzy właśnie z Agentem USA. No tu oczywiście nie ma ani elementów zręcznościowych, ani tej, no, dość ciekawej historii, jaka była w Agencie USA. Natomiast no po prostu mamy jeździć od miasta do miasta. Trzeba obrać dobrą strategię albo mieć dobrą wiedzę i zdobywać te pieniądze. No i wtedy można sobie jeździć trochę z większą fantazją, a jeżeli nie, no to trzeba jeździć właśnie tak od miasta do miasta, starając się jeździć jak najtaniej, tak, żeby się zmieścić w tych 2500 na koniec. Może kiedyś, jak będę miał wolny czas, choć tak jak mówię, ostatnio mam go mało, spróbuję się przejechać po wszystkich miastach i zobaczyć, jak ta gra się kończy. Dobra, słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę.